Pogoda w tym roku bardziej łaskawa, chociaż bywały lata, że było pełne słońce, nie mamy co narzekać. Nie pada, lekko pod chmurką, wczoraj wieczorem było nerwowo, dzisiaj rano było jeszcze trochę nerwowo o to, czy wytrzyma, czy nie będzie padało. Sprawdzaliśmy to na różnych stacjach pogodowych, udało się, nie padało, było fajnie. Mimo wszystko problemy z rozpalaniem oraz samym paleniem ognisk widziałem, że były. Problemy z rozpalaniem były, co jest oczywistym, dlatego że drewno, które mieliśmy przygotowane, leżało na polu, jak napieczone na polu przystało i namokło przez te deszcze, które mieliśmy w dniach ubiegłych, ale wszyscy sobie poradzili, każde ognisko w końcu zapłonęło. Sposoby na rozpalenie, tudzież podtrzymanie ognia, no dość nietypowe tym razem. Od dmuchania, chuchania, od gałązek wierzbowych po taki palnik gazowy, to nam tutaj jeden z organizatorów przyniósł, podpowiadał, że on nam pomoże rozpalić ten ogień. Porządnie, także różnie to dzisiaj bywało, ale się udało. Zgłoszonych mieliśmy 19 ekip, stawiło się ich 16. Nową w tym roku wystartowały 4 ekipy, które startowały w kategorii jednogarnkowa potrawa plenerowa. Wszystkie garnki udało się upiec. Jurorzy jeszcze obradują, zobaczymy, co wymyślą. Czy były jakieś wątpliwości? Łatwo czy trudno było w tym roku docenić tą wyjątkową potrawę? Werdykt był niejednogłośny, ale ostatecznie doszliśmy do porozumienia i mam nadzieję, że to, co nam najbardziej właśnie zasmakowało, to wszystko będzie tutaj tak samo docenione przez publiczność, która tutaj się zebrała. Coś zaskoczyło w tym roku? Bardzo skrajne smaki były od jednej do drugiej strony, ponieważ niektóre były przygotowane perfekcyjne, a niektóre niestety były w drugą stronę. Te złe czym się charakteryzowały, te powiedzmy z tej niższej skali punktacji? Jednym słowem, dymem. Przeszły po prostu dymem i przez to zabiły cały smak co po niektórych potraw. Tym razem również inne kociołki widać było na paleniskach, ponieważ dotyczyło to potrawy jednogarnkowej. To nowość w tym roku. Chcieliśmy to jakoś właśnie urozmaicić, wprowadzić jakąś nowość i sprawdzić, czy to będzie funkcjonowało. I jak widać, bardzo ludzie się na to fajnie zgodzili i przez to mieliśmy bardzo zróżnicowane potrawy. Oczywiście tu też wygrała jedna potrawa. Bonjour, bonjour, Żurek! Brawo! Żurek w wykonaniu drużyny Orzeszki! Gratulujemy! A co w tych kociołkach w ogóle można było znaleźć? W tym roku poszli ludzie w tradycję. Na zasadzie właśnie ziemniaków, boczku, skóry z boczku, kiełbasy, marchewki, pietruszki, czyli to mniej więcej. I tutaj mały przytyk dla tych wszystkich, co uwielbiają buraki, ponieważ był tylko i wyłącznie jeden, ja się dobrze pamiętam, jeden kociołek był tylko z burakiem. To odwieczny temat. Tak, odwieczna i wieczna kłótnia, która tutaj chyba będzie cały czas, na całe szczęście, bo przynajmniej wtedy jest zabawa i zawsze możemy rywalizować między sobą właśnie w tego typu konkursach. Prawa strona burak, moja prawa burak, moja lewa bez buraka. Poszło! Każdy, kto pieczony chciał spróbować, mógł to zrobić symbolicznie za wrzut do puszki. W tym roku wspieramy akcję i zbiórkę dla Marty Żurek z Libiąża. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na jej leczenie, a zwycięzca, czyli ekipa, która zebrała najwięcej środków, zdobędzie nagrodę Grand Prix Publiczności. Tegoroczną nagrodę Grand Prix Publiczności zdobywa przedszkole samorządowe numer 5! Podobnie też jak w latach ubiegłych udało nam się pozyskać grant z województwa małopolskiego, z którego to sfinansowaliśmy uczestnikom wkład do garnka. Patronatem honorowym wydarzenie objął marszałek województwa, a także starosta powiatu trzanowskiego. Po raz pierwszy powiat trzanowski jako samorząd wszedł w organizację, współorganizację tej imprezy, wspieramy ją finansowo. Cieszymy się, że te smaki są poznawane przez wielu ludzi z zewnątrz i tak naprawdę rozsławiamy tą renomę i tą markę tej potrawy bardzo szeroko i ta impreza temu służy. No, a jak przyprażone? Jest przyprażone! Jest to absolutnie wyjątkowa potrawa, tym bardziej wyjątkowa, że nasza. Każdy mieszkaniec Szanowa, czy też powiatu trzanowskiego szerzej, ma inny przepis na te ziemniaki. Generalnie jest to jedna z najlepszych potraw, najsmaczniejsza, a przede wszystkim towarzyska, która gromadzi, jednoczy ludzi, tak jak tutaj właśnie widzimy. Pierwsze miejsce w tym roku zdobywają szwagry i szwagierki! Mamy nadzieję, że tłumne przybycie gości potwierdza fakt, że impreza jest fajna
odbywa się po raz piąty. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie to 6. edycja, a potem kolejne i kolejne, ponieważ robimy tą imprezę dla Was, jesteśmy tu dla Was i wiemy, że ją doceniacie. Zatem nie zostaje nam nic innego niż do zobaczenia za rok.